Witam pana wójta, pana sekretarza, witam zastępcę pani skarbnik, panią Kasię, witam pracowników urzędu gminy poszczególnych resortów, witam wszystkich członków komisji i mieszkańców naszej gminy. Proszę państwa, powrócę na siedzącą, będę pan prowadził, ze względu, że nie wypracowano opinii na Środowej Komisji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2014 rok ceny odprowadzenia 1 metra ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Porąbka. Z uwagi na potrzebę poszerzenia pod względem merytorycznym i rachunkowym analizy projektu. I była propozycja, że to przenosili na naszą komisję dzisiejszą. Dlatego pozwolę sobie prowadzić jako punkt pierwszy, analiza projektów rzymskie, to jest przygotowanie pod obrady 34 sesji Rady Gminy, dotyczące następujących spraw. I punkt pierwszy to będzie właśnie propozycja uchwały Rady Gminy w sprawie oceny odprowadzenia 1 metra ścieków i tak dalej, co przed chwilą czytałem. I automatycznie następne punkty się przesuną, chyba, bo skoro przed chwilą się dowiedziałem, że będzie propozycja do wprowadzenia jednego punktu, to proszę tutaj pan sekretarz. Proszę bardzo. Szanowni radni, na ostatniej z komisji, czy w środowej komisji, państwo wnosiliście do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości gruntu na terenie gminy Porąbka poprawki. To chodzi o dopisanie tylko, żeby odpady wydagrowane mokre i suche były tam odbierane co najmniej dwa razy w miesiącu. Chciałem po prostu tutaj wnieść, aby jeszcze raz ten projekt uchwały popracować to jeszcze. Musimy wyjaśnić pewne rzeczy, które nasunęły nam się dopiero po konsultacji z pracownikami. Proszę o odniesienie tego jeszcze raz. Dziękuję. Czyli proszę państwa, w sprawie regulaminu utrzymania, może przeczytam proponowany porządek, proszę państwa, bo tam po prostu numeracja się przesunie. Czyli pierwszy punkt będzie sprawa ceny odprowadzenia 1 metra sześciennego ścieku. Punkt drugi, uchwalenie na 2014 rok. Podpunkt pierwszy, planu gospodarczego gminy. Podpunkt drugi, wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2021. Podpunkt trzeci, budżetu gminy. Czwarty, maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz formy specjalności kształcenia finansowanych ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podpunkt piąty, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Porąbka. Podpunkt szósty, ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka. Podpunkt siódmy, planu pracy Komisji Konstytucyjnej. Punkt trzeci będzie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązku określenia na stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach gminy Porąbka. Punkt czwarty to dokonanie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Gminy. I tutaj proszę państwa jest propozycja moja. Punkt piąty to będzie uchwała numer 24/230/2013 roku Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Następny punkt rzymska dwójka, zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody śląskiego stwierdzającym nieważność uchwały nr 31/296/13 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkania na terenie gminy Porąbka. I ostatni punkt to wolę wniosku. Czy proszę państwa, ma ktoś do posiedzenia zaproponowanego przeze mnie jakieś uwagi? Nie widzę, daję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Nie, przepraszam. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy w takim razie do punktu pierwszego. To jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ceny odprowadzenia 1 metra ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Porąbka na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dostaliśmy wszyscy dzisiaj kartę ceny ścieków na rok 2014. Może tutaj bym oddał głos panu sekretarzowi, tak? Czy pan, proszę bardzo.
To znaczy, jeżeli chodzi o ten temat związany z tym ścieku, to pan co przygotował tutaj trzy warianty związane z tym ścieku. To jest ten pierwszy wariant 10.62. To jest dopłatem ze strony gminy 176 tysięcy. Drugi wariant z ceną 9.36 był to z dopłatą ze strony gminy 266 tysięcy, prawie 267 tysięcy i trzeci wariant, przyjęcie ceny ścieku 7,62, to jest dopłata 3 zł brutto do ceny wnioskowanej. I tutaj dopłata jest 481 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o bilansowanie budżetu, to my mamy zbilansowany budżet na poziomie ceny. 10.62. Pozostałe warianty, również że skończę to pokrycia, poszukać źródła pokrycia ewentualnej dopłaty. Jest to temat trudny, ja wiem, że bardzo trudny, jeżeli chodzi o cenę ścieków i dopłaty do tej ceny ścieków. Myśmy tutaj rozmawiali na różne gremia, żeśmy konsultowali z tymi, co płacą i z tymi, co nie płacą. I z tymi, co wywożą, i argumenty są różne, jeżeli chodzi o ten temat. I ja myślę, że tutaj państwo bardzo prosił o dyskusję, tylko się czarczyć z tym, bo naprawdę myśmy już z pani skarbnik rozmawiali na ten temat. Budżet jest bardzo napięty i żeby poszukać tych pieniędzy na te dopłaty jest bardzo ciężko. I trzeba się wtedy zastanowić, skąd ewentualnie przy wzroście dopłat znaleźć te pieniądze na dopłaty. Dziękuję bardzo. Proszę, udzielam państwu głos w dyskusję. Bo wczoraj długo ta dyskusja trwała, że przed wczoraj, w środę, przepraszam. Dlatego ten punkt został na dzisiejszą komisję przeniesiony. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, uważam, że ten wariant A, 10.62 brutto, kiedy było przedtem praktycznie 9.30, to jest podwyżka o złoty 32, to jest 14,2%. I to dotyczy, nie wiem, jednej ósmej, jednej dziesiątej mieszkańców gminy. No bo tyle jest zrealizowane. To jest naprawdę ogromna, ogromna podwyżka, ja uważam. Czyli jest jakaś propozycja? Ja jeśli chodzi o to, to już ten wariant B. To jest brutto 9,36, a było przedtem, obecnie było 9,30. Takie jest moje zdanie. Uważam, że to jest stanowczo zdanie. Ja wiem, że koszty rosną, na pewno skąd się biorą, że te koszty rosną. A to tylko garstka mieszkańców gminy by pokrywała te braki. Ja uważam, że to jest stanowczo za dużo, te 14,2%. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Rana Medlarz. Ja takie pytanie. Podatki poszły do góry. Mimo, że ja zaproponowałam to 1,0, żeby obniżyć dla wszystkich mieszkańców, to tylko był jeden głos za, resztę było przeciw, albo ktoś tam się wstrzymał. Ale ta obniżka decydowała o całej gminie. Woda idzie do góry, kanalizacja idzie do góry. A dziś się spotkałam z mieszkańcami i mają, panie wójcie, takie pytanie. Bo na przykład mnie wywozi do domu firma Atra, sąsiadów też firma Atra. I ja płacę 26 zł. Czy jeżeli gmina dopłaci do wywozu, znaczy do kanalizacji, to 850 osób, mieszkańców jest kanalizowane, czy gmina będzie miała możliwości dopłacenia mieszkańców, co solidnie, usumiennie wywozy? Zadam mi takie pytanie, na które nie potem miałam odpowiedzieć. Bo 26 zł kosztuje kubik, nie wiem, jak o tym kubku, a prawie że 26 zł za kubik ścieków. Ja mogę odpowiedzieć od razu, że... Więc normalnie to jest tylko w rękach państwa, bo ten temat związany z dopłatami, ja powiem szczerze, w różnych gremiach się spotykajmy z tym ministrem Gałowskim, takim z bardzo bliskim gronie, które nam różnie z tego sugerują, zamiast budować nierentowne kanalizacje, żeby się zastanowić nad tym, nad dopłatą do wywozu właśnie ścieków ze szczelny czarną. Dopłacie im połowę i na pewno was to nie dużo odpadnie kosztowało niż budowanie nierentownej kanalizacji.
To jest temat, ja tu jeszcze nie wiem, nie ma pani sołtys z Bujakowa, która tam ostro z Włodniczką budowie kanalizacji, tylko ja mówię, no to ja nie chcę rzucać tak słów na wiatr, bo pan minister powiedział, że oni w tej chwili nie dopłacają do inwestycji kanalizacyjnych. Oni kupują tak zwany efekt ekologiczny. Czyli efekt ekologiczny liczy się od 120 mieszkańców na kilometr sieci. I oni mówi, oni z tego będą rozliczać, nie z tego, czy ktoś wybudował kanalizację, czy nie, tylko z tego, czy jest spełniony ten tak zwany efekt ekologiczny i ten współczynnik K, czyli koncentracji. No, dawał mi przykład taki osobisty, mówi, przyszedł do mnie wójt, który wybudował kanalizację, jak skalkulował cenę ścieków, wychodzi mu 56 zł. Ale to no, w różnych miejscach to dopiero wyjdzie, bo w tej chwili dopiero te wszystkie inwestycje zaczynają być rozliczane. I on mu prosto mówi, a gdzie pan był do tej pory? Pan to podpisywał, pan to kalkulował, pan wprowadzał w życie, mówi, pan teraz za to odpowiadasz, że tyle kosztuje. Martw się pan sam. Jak pan to dopłacić? No, to jest taka prawda. I tutaj właśnie te wszystkie dopłaty, to się wiąże z tym, że niestety przy tych niskich współczynnikach koncentracji zagęszczenia kanalizacja jest bardzo droga. I tutaj za chwilę się na żywcu, tak ile to kosztuje. On mówi, no gminy mogą dopłacać. Ale jak długo? Bo to wszystko się wiąże. Albo podniosą podatki, będą dopłacać z podatku, czyli wszyscy będą pokrywać te dopłaty do kanalizacji, albo to no, albo no. Czyli jest problem. I to wielki. Dziękuję. Proszę pan radny Filarski. Ja bym chciał po prostu zrozumieć argumentację przedmówczyń obu. Więc bardzo proszę poprawić, jeżeli źle zrozumiałem, czy źle to interpretuję. Czyli pani radnej Żeniowskiej chodziło o to, że zbyt mała jest ta liczba mieszkańców objętych kanalizacją, żeby mogli unieść ciężar wzrostu kosztów odprowadzenia tej kanalizacji. Z kolei pani radna Medlarz mówi, proponowałam obniżkę podatków o 1 grosz i byliście przeciwko, a teraz nie mamy skąd wziąć, bo rozumiem, że cel wypowiedzi pani radnej był taki, żeby pomóc tym ludziom też, tak? Czy nie? Czy ja to źle rozumiem? Żeby zastosować faktycznie wyższą dopłatę, czy zostać przy tej proponowanej? Bo nie zrozumiałem sensu całej wypowiedzi. Mogę? Jeżeli, nie wiem, czy mamy dobrze zrozumiałe, no przy ustalaniu podatku proponowałam ten podatek, co jest strasznie obciążający dla jednego mieszkańca, o podniesienie o 1 grosz, gdzie ministerstwo podnosiło chyba o 1 grosz. To było... Podniesienie szkody. Ja tylko o 1 grosz, a my podnieśli o 2 grosze. Gdzie no ja to tłumaczę, że dotyczyło to... Mniejszą proponowała pani. Tak. Ja tłumaczyłam, że obniżenie 1 grosza dotyczyło całości gminy, 15 tysięcy mieszkańców. A tu walczymy o 859 mieszkańców chyba. 49 czy 59. Nieprawda. Ile? To tyle jest punktów. To jest punktów przyłączonych. No. Około 30. Więc ja jestem za tym, żeby obniżyć, bo tak, społeczeństwo ogłoszenie, wszystko idzie do góry. Podnieśmy woda, nie byśmy się wstrzymali, ale to nic nie daje, bo 77 dni wchodzi taryfa droższa. Podnosimy ścieki, znów społeczeństwo dalej ogłoszenie, proste, bo ceny nic nie idą do góry jako zarobki. Więc zadano mi dzisiaj takie pytanie. Mieszkańcy Czańca przyszli do mnie, pytają mi się, ja wywożę i płacę ASZE 26 zł za metr sześcienny. Tu jest proponowane 10,62. Dobrze mówię? 10,62. No to czy gmina będzie mieszkańców nieskanalizowanych, solidnych, którzy wywożą, też dopłacała do szambela? No, czy podsumowując, pani radna jest przeciwna tej zwiększonej dopłacie, czy jest za tą najniższą? Przepraszam bardzo, chciałam usłyszeć od pana wójta, czy ludzie, którzy wywożą solidnie przy 26 zł, będą mieć dofinansowanie z gminy? Czy jak wystąpi do urzędu gminy, czy też będzie mu dofinansowanie? Odpowiedź. Odpowiadam. To nie było w czasie szczegółowo, że to tak, wszystko zależy od państwa. To jest dokładnie to samo, jak w tej opłacie. Jak państwo macie, to nie ma odpowiedzi. W związku z tym, proszę państwa, chciałem się upewnić, upewniłem się i dziękuję za wyjaśnienie. Problem tylko polega na tym, jeden, że nawet jeżeli przyjmiemy, że to 30% mieszkańców, faktycznie musi ponieść ten koszt związany
pozostałych 70, którzy albo, tak jak pani radna Mydlarz powiedziała, regularnie, uczciwie wywożą, albo też traktują ten obowiązek z przymrużeniem oka i zrzucają te ścieki w dowolny sposób, zresztą łamiąc przepisy prawa. Żeby ta pozostała część ze swoich podatków dopłaciła. Jednocześnie pani radna zaznacza, że była przeciwna zbyt dużej podwyżce, że chciała tej podwyżki nieco mniejszej. Tylko że obie te wypowiedzi dla mnie są o tyle niezrozumiałe, że mówimy tutaj o budżecie, mówimy tak, dopłaćmy. Bo ja jak najbardziej, jak tu siedzę, proszę bardzo, dopłaćmy 480 tysięcy, ulżyjmy tym ludziom. Bo jest to ludzki odruch naturalny. Tylko że proszę Państwa, my nie drukujemy pieniędzy. My nie mamy dodatkowego worka pod stołem, z którego możemy wyciągnąć 500 tysięcy. I ja ze całych sił poprę tą propozycję, nawet tych 480 tysięcy, pod warunkiem, że ktoś z Państwa potrafi wskazać takie źródło finansowania, na to ja będę w stanie się zgodzić, żeby przesunąć te pieniądze w obrębie tego istniejącego projektu budżetu. Bo wtedy możemy rozmawiać nie na kategoriach politycznych emocji, tego co jest popularne, kto będzie chciał to słyszeć, kto nie będzie, bo jedni płacą, mają, bo muszą płacić, bo mają, inni nie płacą, jeszcze inni mają to... Nie są tym zainteresowani, bo zrzucają do rogu i niech tam sobie gdzieś spływa. Więc tak jak mówię, bardzo bym Państwa prosił, jeżeli Państwu się udało znaleźć, bo ja przeglądałem ten budżet, nie jestem finansistą, być może coś mi umknęło, być może Państwo macie jakąś receptę na to, skąd wziąć te brakujące, poza tą zaproponowaną dopłatą 176 tysięcy, która została ustalona, uwzględniona w projekcie budżetu, gdzie po prostu jest to tylko kwestia i tak naszej dobrej woli, prawda? Bo równie dobrze możemy stwierdzić, że nie dopłacamy nic, żeby ci mieszkańcy ponieśli całość kosztów zwiększonego zrzutu jednego metra sześciennego ścieku. Więc teraz pytanie, czy zostajemy przy tej propozycji 176 tysięcy i dopłacamy i tak, bo to nie jest tak, że jesteśmy na zero. Ci mieszkańcy i tak otrzymują od nas pomoc i wsparcie. A jeżeli... Za czym jestem, tak jak powiedziałem, dwoma rękami, jeżeli jesteśmy w stanie dopłacić 500 000 złotych, to dopłaćmy. Tylko prosiłbym o wskazanie, z którego miejsca to możemy przesunąć, żeby można było ocenić te zadania. Co jest ważniejsze, bo nieraz mi to zarzucano również i na tej sali, że jestem wrogiem tego czy tamtego. Uważam, że są priorytety. Pewne rzeczy są ważniejsze dla ogółu niż dla określonej grupy. Czekam. Bo... Dziękuję. Tylko proszę bardzo, ja właśnie wsiądę się do wypowiedzi. Ja tutaj nie biorę pod uwagę tej trzeciej propozycji, żeby pół miliona dopłacać. To jest obniżka, bo tu jest przecież przewidziane brutto 7,62, a obecnie mieliśmy brutto 9,30. Więc to wydaje moim zdaniem, ta trzecia propozycja no nie wchodzi w grę, żeby było. A tu jest różnica no 90 tysięcy, 90 450, jeśli chodzi o tą propozycję B. Ale to skąd wziąć? To jest cały czas duży, ja wiem, że to nie jest mało. Komuś zadać. Gdzie uciąć? No to o to pytam właśnie. Jak, co Państwo proponujecie? No nie... właśnie. No. Czy Pani Karolnik tutaj coś może zauważyć? Znaczy się, kosztem czego to? Bo kosztem czegoś coś zawsze Też jeszcze raz przeanalizowałam cały ten projekt i szczerze powiedziawszy, każdą pozycję dochodu dokładnie, no naprawdę nie bardzo jest po prostu... nawet w dowodach tutaj zwiększać, no bo też nie będziemy zwiększać sztucznie dowodów, których potem nie osiągniemy, prawda? No i no według mnie trzeba po prostu szukać tych pieniędzy, jak już coś po stronie wydatków, no ale to już Państwo radni muszą zadecydować, które te wydatki i które zadania ewentualnie się robić. No i to jest, i tu proszę Państwa jest wielki dylemat, mi się wydaje, bo tak jak przed chwilą Pan Radny mówił, ja to coś za coś, ale kosztem czego? Jak ten budżet, jak każdy z nas analizował, rzeczywiście jest tak już napięty i wszędzie na każdym paragrafie prawie drobiutko, szczerze mówiąc. A jeżeli na przykład, jeżeli my tu mamy o 6 groszy tylko jest ta propozycja, ale może być więcej, nie, niekoniecznie 6 groszy, przypuśćmy. Nie wiem, no akurat tak zostało skalkulowane. Żeby nie było to aż tyle złoty 32 to jest brutto. No bo to jest taka duża dyskrepancja. My tu rozważamy akurat te trzy przypadki, takie propozycje. No nie wiem, no. Rozumiem Panią Radną, z Panią się też zgadzam, bo wczoraj sam to poruszyłem rzeczywiście, że naprawdę no,
Szkoda tych mieszkańców, którzy w tej chwili finansowo będą ponosić te koszty, którzy mają kanalizację. Bo większość gminy nie ma, no też w tej sytuacji. Za to rzeczywiście, jak wczoraj to mówiłem, przed czerwcem to mówiłem, rzeczywiście pamiętacie Państwo, jak ileś lat wstecz było. Cena wody, cena ścieków, oczywiście równała się. To było do zniesienia, do strawienia, przecież sobie mówiąc. A tu rzeczywiście co rok te ścieki drożeją. Woda minimalnie, ale ścieki procentowo dużo więcej. Tego współczuć tym mieszkańcom, ale... Przecież woda też jest, przepraszam, woda też jest bardzo droga. Bardzo droga. No to mówię za głosy. Czyli proszę Państwa, proszę, oczekuję propozycji wariantu. Czy pierwszy, czy drugi, bo trzeci wiadomo nie wchodzi w radę. Dlaczego nie? Bo nikt nie zaproponował. No, nie. Jeszcze na ustawę. Dalej daję pod dyskusję, że udzielam głosu nie proszę. Może to jest powód. To znaczy, może. Tak, to skąd wziął? Może ktoś ma powiedzieć, proszę Państwa.